Siema Arcyświry, siema kolego. Kolego, już ci odpisałem pisemnie na twoje zapytanie, ale stwierdziłem, że to pytanie zasługuje też na to, aby udzielić tobie odpowiedzi w filmiku, aby inne osoby też mogły wiedzieć. Szukając zębatki tak zwanej atakującej do modelu, czyli tej, która znajduje się, nakłada się na wałek silnika, trzeba znaleźć, trzeba szukać zębatek z odpowiednim modułem, z takim samym modułem, jak jest zębatka odbiorcza. Tutaj u kolegi akurat jest na dyfrze, ale na przykład mogą być też jakieś przekładnie i jest kolejna zawsze zębatka odbierająca. Więc tą zębatkę atakującą musimy poszukać z takim samym modułem, jak jest zębatka odbierająca. W modelarstwie jest kilkanaście różnych modułów. Więc musisz się ty zorientować, jaki jest u ciebie moduł. Kolejna rzecz, kupując zębatkę atakującą, trzeba je kupić też, powiedzmy, w jakimś zakresie ilości zębów. Ja wam to wytłumaczę na przykład na moim trofiku, którym jeżdżę. U mnie najlepszy zakres, powiedzmy, ilości zębów do mojego trofika to jest między 14 a 17, max 18. A z czym to się wiąże i jak to się je? Posłuchajcie. Czym zakładamy większą zębatkę atakującą, tym model jest szybszy, ale za to jest słabszy. Natomiast czym zakładamy mniejszą zębatkę atakującą, model jest mocniejszy, ale wolniejszy. I mówię, trzeba też jakiś odpowiedni zakres sobie dobrać, bo to jest też jak w pewien sposób z przerzutkami w rowerze. Czym większy, powiedzmy, atak, to wiadomo, szybko pojedziemy, ale model jest słabszy, męczy się, silnik będzie się przegrzewał, można uszkodzić. Z kolei jak za małą zębatkę założymy, no to model szybciutko nam wypruje, ale będzie jechał z prędkością powozu konnego. Więc mówię, szukając zębatek atakujących na silnik, musimy znać moduł zęba, żeby się zgadzał z zębatką odbierającą, no i jakiś tam, powiedzmy, zakres tych zębów. To już mówię, to już najlepiej, jak sobie już będziecie szukać w internecie i sprawdzać, co pasuje akurat do waszych modeli. Także mam nadzieję, że wam jako tako i tobie, kolego, pomogłem, więc nie zapomnijcie dać obserwacji, serducha udostępnić, a na ten czas sayonara, moje drogie robaczki!